moje drogie panie. Mam nadzieję, że beze mnie przeżyjacie te 10 minut. Jezu, nie pierdziel farmasonów. Przejdź od razu do rzeczy. No to tak. Zaraz! Gdzie jest Peter? Nie bój dupy. Tutaj jestem. Plan jest prosty, panowie. Zaatakować, zapierdolić, spierdolić. Poza tym mówiłem już wam, że to ostatni czarny punkt przed Marsem. Więc macie tam dość bez strat. Jak się pokażecie przed kapitanem, to będziecie musieli mieć szczęście, jak wam nie nakopię do dupy śrutu od kała. Tak, tak, bla bla bla. Wiem, o co chodzi. Wracaj do swoich panienek. A żeby ich piorun trzasł. Dziwi się, że jeszcze nie zginęli. Ty odejdę na stronę. Wiesz co? Naprawdę nigdy nie zastanawiałeś się, czemu kapitan Bata nas wzywa? Szczerze? No to głęboko w dupie. Nawet jeśli bym pomyślał, to i tak bym ci nie powiedział. Nie ufam przyjaciółowi. O tak, to świetny początek przyjaźni. Mam rację? Wywalam stąd. Nareszcie puściliśmy z dymem to kurestwo. Jeśli pojednak po raz pierwszy spotkałem się z Tonym, który uważam jest za kompletną ciotę i od razu pieprzy o tym bunkrze. Dziwię się, jak obudali przyjaciół wojną. Zdecydowanie generał wziął za młodego majora. Tak? Jak jest okazja, to opierdoli każdego. No nie trzeba z nim żyć. Przebywając tu ze stołu, zastanawiałem się, to ze szkoleniem tak nawiasem mówiąc, kim tak naprawdę są ci ludzie? Normalnymi żołnierzami? Szaleńcami? Czy przybyli pod przymusem? Choć przyznam, że niektórzy mają naprawdę ciekawy charakter. Weź się na przykład podstarzałego Glena, który cały czas rzędzi. Jeśli go zapytasz o byle gówno, on wypina się na ciebie w sumie nie wiadomo za co. Albo Ray, raczej nowy w armii, cichy, nic nie mówi. Gdyby nie ja i Tony, to prawdopodobnie zaginąłby tutaj. Ale po co ja się nimi martwię? Żebym tutaj zabijać i wygrywać, nie martwić się tupska moich kopanów. Wracając na ziemię, już po rozwaleniu bunkra poszliśmy wprost do kapitana Marsa. Podobno miał coś nam ważnego do przekazania, to nie dlatego Tony mu podskoczył cukier we krwi. No moi drodzy, w końcu dotarliśmy do kapitana i do tego wyszliśmy bez szoku. Przy waszych umiejętnościach mnie to aż dziwi. Mam nadzieję, że jesteście zadowoleni. Oho, jest komitet powitalny. Zaraz próbuję się z nim porozumieć. Wytłumaczcie się natychmiast, co tu robicie, bo będę zmuszany wam wyjebać z bazuki. Spokojnie! Jesteśmy tutaj w pokojowych zamiarach. Chcę porozmawiać z Marcem. Dajcie mi go tutaj, bo pogadamy sobie za pomocą ołowiu! Panie kapitanie, przyszli jacyś obcy. 10-osobowa drużyna w podobnych hełmach. Mamy ich zaatakować? Nie potrzeba, chyba wiemy, o kogo wam chodzi. Puśćcie ich tutaj, nic nam nie zrobią. No niech już panu będzie. Macie jakieś szczęście, klauny. Możecie przyjść. Mars chce się z wami widzieć. I widzicie, drużyny, to się nazywa sztuka perswazji. Chodźmy do kapitana, póki ten staruch nie zmieni zdania. Witaj, Tony. Dobrze, że przybyłeś. Dlatego wróciliście cało. Postarałeś się, majorze. Dziękuję, kapitanie. Starałem się jak mogę. Koniec powinzwania. Mam co do pokonania, Tony. Jeśli odebrałeś moją wiadomość, to powinieneś wiedzieć, że sprawa jest poważna. Armie wrogo są potężne. Udało się nam uczyć się na innym kontynencie. Nadal mamy spory problem. Kojarzysz Sheffield? To gdzieś chyba w Wielkiej Brytanii. Kawał drogi stąd. Zgadłem? Masz rację. Dostałem komunikat, że generał Miro ma sporo problem z przeciwnikami. Więc cały czas oblegają jego fortece. Zapasy się kończą. Coraz więcej ludzi tam umiera. Wzywa wsparcie. No w mordę, kopany! Znowu my mamy uratować świat! Zamknij się, Glenn, bo cię zakiepnuje.
Kapitanie, oczywiście przyjmiemy wezwanie pana mnie. Kiedy mamy wyrwać? Lepiej natychmiast. Przygotowałem wam już pociąg. To niedaleko. Pierw jednak muszę was ostrzec. Zapasy dla was mam nieduże. Nie możecie wziąć więcej niż 8 osób. Co najmniej 2 zostaną u mnie. Czy podróż naprawdę nie będzie łatwa. Dobrze, panie kapitanie. Wyruszamy zaraz. Dziękuję za gościnę i do rychłego zobaczenia. Za mną. Żołnierze, wyraźnie słyszeliście rozkazy kapitana. Natychmiast musimy wyruszyć do Sheffield. Wezmę 6 osób. Podróż nie należy do najłatwiejszych, więc mam nadzieję, że większość z was przeżyje choć jeden dzień. Drugi zostaną tylko ci, którzy na to zasłużyli, resztę wywa. Nie przyjmuję mięczaków i mańców. No to kto jedzie do Sheffield? Pojadę ja, ty, Peter, Glenn i... Cholera jasna! Czy znów wciąłem? Powiedział mi, że idzie zapalić fajkę. Tutaj jestem, już nie płaczcie za mną! Co ja mówiłem o oddalaniu się od drużyny? Do żeregu! O Jezu, daj spokój, to nie, nikt nie umarł! Stupy z szeregowi się ustawi, bo kawę ci kurwa na nich napalę. Zrozumiano? Dobrze, już dobrze, ustawiam się. Jak już się pewnie domyślacie, ja, ten popadaniec z pełnej kilku innych, mieliśmy wrócić do szyfy. Cholera! Po co? Wruszamy na drugi koniec świata po to, by tam zginąć. Tak jak myślałem, ta wojna nie ma sensu. Tu nic nie ma sensu. Powinienem iść w ślad tych, którzy ukrywają się przed wojskiem. Zaciągnięty siłą na wojnę. To jest dopiero zaszczyt. Zostawić w domu całe swoje życie. Ale przed nimi nie ma ochrony. Nie należy to o tym, którzy woleliby umrzeć niż stracić honor. Za bardzo cenię sobie wolę istnienia. Po śmierci nie ma honoru. Ale mimo to czuję się, jakbym już nie istniał dla nikogo. I dla niczego. Ale teraz czeka nas wielka podróż w stronę brytyjskiego miasta Sheffield. Do generała Miro i wielka drużyna Sion 2, szkolona specjalnie do walki z armiami, uratowała kolejne istnienie, a które mnie tak naprawdę nic nie obchodzą. To jest właśnie bez sensu. No ja pierdolę, co znowu? Dajcie mi spać. Kurde, nie można w spokoju przespać ho... O kurwa mać, atakują nas! Gincie, kurwiszone. All your life.
żebym was tu więcej nie widział. Wiedziałem, że ta podróż to zły pomysł. Glenn, chodź tu. Szatan nas spotkał. Rejtony są ranni. Musimy im pomóc. Ma ktoś apteczkę? Jest przy pulpicie kontrolnym. Idę po nią. No zajebiście. Nie dość, że kapitan ledwo żyje, to już tam rozwalili pociąg. Jak my teraz dotrzemy do szefi? Ja to chętnie bym pieprzył to wszystko i uciekł siną dal. No ale muszę spłacić pewien dług wdzięczności to nie. Z drugiej strony, zastanawiam się, czy w ogóle będę miał okazję to zrobić. Stańcie, tutaj przystaniemy. Ton już nie ma siły iść dalej. Musimy wypocząć. Jak Tony? Wow, nie wiedziałem, że interesujesz się innymi osobami. Póki co jest w beznadziejnym stanie. Prawdopodobnie ten granat mógł mu coś uszkodzić we łbie. Bo jeszcze ani razu od tamtej nocy się nie odezwał. Wiesz, mówiłem ci już, że coś mnie niepokoi? Pomyślmy. Co najmniej 1000 razy. Przed chwilą przechadzałem się po wiosce i napotkałem jednego z tamtych żołnierzy. Chciał uciekać, ale... coś mu chyba nie wyszło. No dobra, likwidowaliśmy potencjalne zagrożenie, ale dalej nie wiem, o co ci chodzi. Rusz trochę tym swoim mózgiem, baranie. Najpierw rozwalają nam pociąg. Teraz wysyłają na nas szpiegów. I wcale mi się to nie podoba. Ktoś ich musi informować o tym, co robimy. A te informacje są cholernie dokładne. Poza tym, Ray coś odwala na tamtej skale. Jakiej skale? Ej, ty tam! Boże, co znowu? Właśnie tamto. Chyba nie chcę, żebyście tam coś tu błąkali. A już schodzę, schodzę. Tak w ogóle, to co ty teraz planujesz? Chciałbym to wiedzieć. Major jest ranny, lądowaliśmy na jakimś zadupiu, mamy mało zapasów. Czyli ogólnie to jesteśmy skazani na porażkę. Najwidoczniej. Nazajutrz wyruszyliśmy wprost przed siebie. Już wtedy Peter udowodnił, że jest idiotą. Prowadził nas dumny jak paw przez zadupia, by potem określić, że się zgubiliśmy. No po prostu tylko brawa bić. A Tony się dalej nie odzywa. Już wolałem jego. A teraz jeszcze wkurwia mnie Ray. Przestał gadać. Zawsze idzie na tyłach. Nic nie reaguje na to, co do niego krzyczymy. Tylko stoi zamyślony. No i to, co mnie najbardziej wkurza. Jak przestajemy gdzieś odpocząć, to ten odchodzi. Śmierdzi mi tu zdrajcą. Pewnie jak to teraz mówię, on obmyśla kolejny plan, jakby nam uprzykrzyć życie. Chętnie bym mu już wyjebał. Ale poczekam na odpowiedni moment. Wtedy Peter i reszta przejrzą na oczy. Dostaną za swoje. Nie jeszcze już czasu, odkąd zniszczyli nam pociąg. Minęło może z 4-5 dni. Zapasów już chyba nie mamy. Po prostu ugrzęźliśmy w gównie. Ciekawe, co teraz nasze Alfa i Omega wymyśli. Czas przyszedł na moją wartę. I tak na tym bezludzie nie ma od czego się bronić. Ale mnie jedno ciekawe. Gdzie jest Samuel? Już dzień minął, odkąd cię zniknął. O Jezu. Gdzie polazł Peter do jasnej cholery? O kuźwa, zaraz się pożygam. Panowie, mam dla was złą wiadomość. Znalazłem naszego zaginionego kompana Samuela. Niestety tylko jego ciało. W sumie trudno nazwać to ciałem. Masakra. Czy to był on rozpoznany tylko po naszyjniku przy upierdolonej głowie? Jak to usłyszałem? To ciarki mi przeszły po plecy. Już jeden z nas poszedł do piachu. Z mojej potężnej woli istnienia zostały już tylko resztki. Czuję, i pewnie nie tylko ja, jak już coraz mniej obchodzi mnie wyprawa do szybki. Straciłem wszelką nadzieję po ataku na pociąg. Błąkamy się po pustkowiu. Już prawie 2 tygodnie. Już w 5-osobowej drużynie. Ale jakoś mnie to już nie interesuje. Ten już nie potrafi normalnie funkcjonować. Powoli odchodzi od nas. Ale ten głupiec Peter dalej ma nadzieję. Nie wiem, czemu chciałbym być na miejscu naszego majora.
Ja pierdziele, czy ja dobrze widzę? Tam jest wóz! Chodźmy zobaczyć, czy działa! Dupa, nie działa. Wiedziałem. Z drugiej strony, czego się tutaj spodziewać? Pieprz to Glen! Znalazłem tutaj coś lepszego. He? Nie widzisz? Woda! I to dość dużo! Nareszcie! Gardło mi już zupełnie zaschło. Dajcie mi na ten butelkę i bierzcie sobie do woli. Mi tyle wystarczy. Ten gość z minuty na minutę nie podoba mi się coraz bardziej. On coś knuje. Nie pozwolę na to, by pokrzyżował nam plany. Jakoś mnie to jebie. Ciesz się wodą, póki możesz. Tak, chyba nadszedł ten moment. Moja wola istnienia. Też nie istnieje. Nic już się nie liczy. Tony, Peter, wojna, Sheffield, to już przeszłość. Wszystko jest już przeszłością. Atma i sam też. Nie chciałem tego, ale to jednak dziś świat się skończy. Boże, jeśli istniesz, wybacz mi. Ja już nie potrafię. Atmo, Samie, wracam do was. Ani mi się wasz sukinsynu. Co jest? Glen? Co ty wyprawiasz? Uciekaj stąd! Ray, puść to! Nie wiesz nawet, co próbujesz uczynić. Peter! Ty też? Wol mi stąd! Ray, uspokój się! Wszystko da się naprawić! Nie! I nie przywrócisz do życia! Atma i Sam nie żyją! Tylko oni się na mnie liczyli! Mój kochany Sam! Czemu mi go odebraliście? Co ty wygadujesz? Co ja wygaduję? Jak ty byś się czuł, gdyby pewnego słonecznego dnia dowiedział się, że nie masz do czego wracać? O ile żeli we krwi, postrzeleni, bezbronni. Tak się traktuję w dzisiejszym świecie żony i syna? Nie, nie mogę. Ależ ja nie wiedziałem. Tak myślałem. Nie dość, że potraktowaliście mnie jak śmiecia, a ten bambus podejrzewał mnie o szpiegostwo, to jeszcze nie daliście mi wrócić do Atmy. Nigdy nie zapomnę tych dni, gdy sam się rodzi. Czemu on zawinił? Zabili dziecko! A ja, głupi w każdym calu, nie mam siły się mścić. Pogrożę się sam sobie. Odejdźcie stąd natychmiast! Nie chcę was widzieć na oczy! Nie chcę was zapeszać, chłopcy, ale... Ale... Tony nie żyje. Wiedziałem, że tak będzie. Zamknij się, to nie jest stosunek do sytuacji. Ty nie jesteś tutaj od tego, aby mnie uciszać, gnoju. Ach tak, czyli pan Glen teraz pokazał swoje prawdziwe oblicze. I być może jeszcze mnie obwinisz za to, że Tony zginął i to ja was szpieguję. Oczywiście, debilu. Trzeba było nie błądzić przez te gówniane pustkowie, tylko zawrócić i znaleźć inny sposób na dotarcie do Sheffield. A tym pierdolonym szpiegiem jest on. Mały chuj, próbowałbyś niepozorny, ale to właśnie on nie spał w nocy w pociągu i wezwał żołnierzy. Zaaplikował z apteczki Toniemu truciznę, która go wykańczała powoli i ryła mózg. Notował wszystko to, co robimy, a na koniec wywiódł nas na cmentarz, by nas zdezorientować. Koniec tego dobrego. Gin, skurwielu. Coś ty kurwa zrobił? Ten gnojek już nie będzie nas więcej wodził za nos. A to jest nauczka dla ciebie, że się mnie nie posłuchałeś. No nie, teraz to na serwie wkurwiłeś. Sorry, ale ja nie tu dojecham sam w drużynie. Ty pierdolaj. Tak będzie o wiele lepiej. I tak wszyscy tutaj zginiemy, więc nie wiem co za różnica, czy zostanę swoim pustym mózgiem, czy pójdę przed siebie. Skoro wszyscy tutaj zginiemy, to ty już nie masz co czekać. This is now your life. What's it feel like? Strike to from the light. This is now your life. What's it feel like? Die buried.
O Boże. Mój łeb. Gdzie ja jestem? Kurde! Muszę ogarnąć głowę. Gdzie ja jestem? Pamiętam tylko, że Tony nie żyje i mam nadzieję, że nie zrobiłem nic złego Glenowi, ani on mnie. Tak się zastanawiałem, gdzie ja mogłem się znaleźć? Czyżby to było niebo? A moje cholerne szczęście tak nie było, bo nie stał jakiś żołnierz. Zapytałem się, gdzie jestem. To wprost niemożliwe. Jestem w Sheffield! W euforii przechadzałem się po mieście. Nie uwierzyłem, że to jest Sheffield. Głowiłem się, jakim cudem się tutaj znalazłem. Ale przestałem się tym interesować. Wiedziałem, że generał Miro mi to powie. A tak w ogóle, gdzie on jest? Tamten żołnierz objaśnił mi, że chce się ze mną widzieć. Ale gdzie on się znajduje, to już nie łaska powiedzieć. Ale wkrótce go znalazłem. W sumie nie trudno było go znaleźć. Przed Londynkiem powie zobaczyłem Reja. Rej, ty też tutaj jesteś? Tak. Ale jakim cudem my się tutaj dostaliśmy? Sam nie wiem. Przyszedłem do generała z Glenem. Miro powiedział, żebym poczekał na zewnątrz na ciebie i dopiero wszyscy wejdziemy. No to wchodzimy. Peter, więc jednak przeżyłeś. To dobrze, że cała wasza trójka tutaj jest. Nie wiem, czy to dobrze. Major Tony nie żyje. Wiem o tym. Żal mi tego chłopaka. Był nie tylko świetnym, ale i wiernym żołnierzem. Ale przynajmniej wy do mnie dotarliście. Ale jak to możliwe? To, że przeżyliście i tutaj jesteście i zawdzięczacie jedynie szczęściu. Jak pewnie nie wiecie, mam kontakt w różnych miejscach w tym świecie. Między innymi tamty pustkowie do mnie należy. Jeden z moich zwiadów was szukał. Podowiedzieliśmy się, że pociąg został zniszczony. Gdy już mieli odlatywać helikopterem, słyszeli krzyki. To byłem ja i ty, Peter. Jak się naparzaliśmy o łowie. Ach, rozumiem. Przepraszam cię, poniosło mnie. Za dużo wrażeń jak na jedną noc. Ale nie myśl sobie, że ci wybaczam. Bo pamiętam to sobie. Wasza dwójka była nieprzytomna. Jedynie Ray był czujny i zauważył nasz zwiad. Porę wzięli oni was i polecieliście do szefli w helikopterze. Tak to było. Okej, rozumiem. Co teraz? Po raz kolejny macie szczęście, bo przebicie armii wroga się opóźni. Aczkolwiek mieliśmy już kilka lat. Mimo, że wielkiego wsparcia od was nie mamy, dostrzegłem, że jesteście dobrzy w tym, co robicie. Poza tym wezwałem wsparcie z innych miast i dotrą wkrótce. Dobrze, będziemy na rozkaz. To my wychodzimy, panowie. Litam, w sumie to się już nie gniewam na Petera. Co jak co, ale wyznanie Reja i śmierć Toniego nas podniosły. Przynajmniej śpiek nie żyje, tego jestem pewny. Ale co teraz począć? To czekanie na nieuchronne mnie dobija. Przeżyliśmy pierwszą podróż do kapitana Marsa, który wysłał nas pociągiem do Sheffield. A my ugrzęźliśmy na pustkowiu wkrótce bez jakiejkolwiek nadziei na przeżycie. Teraz jesteśmy tutaj i czekamy na nową, być może ostatnią już przygodę. Tylko, że dla nas każda przygoda wydawała się ostatnią. Czy tak już będzie bez końca? Tak naprawdę Sheffield to jedno z milionów miast, które jest oblegane. Ale Mars miał tylko z nim kontakt, a Tony miał tylko kontakt z Marsem. Nie trudno się domyślić. Skoro ta przygoda nie jest ostatnia, obronimy kolejne miasto i wyślą nas dalej. W kolejne piekło. W kolejny ciąg nienawiści i śmierci. Wybronić kolejne nic nie warte istnienie. Ale to przyszłość zależy ode mnie. Nie od nich. Cześć, Glenn. A, cześć, Peter. Czemu tu przyszedłeś? Mógłbym zapytać cię o to samo. Zresztą nieważne. Rozmyślałem o tym wszystkim, cośmy przeszli. Jaki zbieg okoliczności? Bo ja też. Ale to już za nami. Tylko nie rozumiem jednej rzeczy, na którą ty wcześniej nie zwróciłeś zbytnie uwagi.
O co ci biega? Pamiętasz, jak zaatakowali nasz pociąg? Kiedy ratowaliśmy Tonego, ty oczywiście wspomniałeś, że masz jakiś dług wdzięczności wobec niego. Chyba tak. A, o to ci chodzi. Co jest? Nie chcesz mi tego wyjaśnić? Nie. Po prostu... Trudno mi to wyjaśnić, bo przed tym, jak wzięli mnie na szkolenie... Mówiłem ci o tym, że mieszkałem z bratem i siostrą? Nie mówiłeś. To słuchaj. Nazywali się Sam i Michelle. Kochałem ich bardzo, bo to jedyni, którzy mi pozostali. Rodzice wówczas nie żyli. Michelle była z nas najstarsza i mówiła, że stało się coś strasznego i rodzice nie wrócą. Jednak to nie było najgorsze. W końcu dowiedziałem się o narastającym konflikcie. To było nieuchronne, że będziemy musieli zwiewać. Ale już niebawem nas dopadli. Jeszcze pamiętam twarze tych żołnierzy. Bezlitosne i złośliwe uśmiechy. To było przerażające. Jeden z nich wymusił na mojej siostrze... Nie potrafię tego. Bawili się w rzeźników, którzy nie uznają czegoś takiego jak szybka śmierć. Widziałem te obdarte, wycieńczone, połamane ciała siostry i brata. A kiedy mieli zabrać się za mnie, ni stąd, ni zowąd, przybył Tom, który usłyszał krzyki. Uratował cię? To był wręcz cud. Już nie mogliśmy odratować Sama i Michelle, ale... Tony mnie uratował. Nawet nie wiesz, jak długo mu dziękowałem. Obiecałem mu, że przyłączę się do niego, że wprost nigdy nie spłacę tego długu. I dlatego wstąpiłem do jego drużyny. Rozumiem. Nie wiedziałem, że to tak się potoczyło. Mimo wszystko, my też jesteśmy ludźmi. Właśnie. My też jesteśmy ludźmi. Czy nie możemy żyć normalnie? Do dupy z tą wojną! Do dupy z Sheffield! Ray miał całkowitą rację. Tego już się nie da naprawić. A co się nie da naprawić, to już można tylko zniszczyć. Czekaj, co ty chcesz kurde zrobić? Popełnić samobójstwo jak on? Chyba cię posrało. Nie jestem taką ciotą, żebym się sam zabijał. Pamiętaj, że najlepszą obroną jest atak. Wyjdę im naprzeciw. Że jak? Przecież nie masz szans. Tam są ich pewnie setki. Co tam setki? Tysiące. Jak ty zamierzasz ich sam pokonać? Nie, żebym nie wierzył w twoje możliwości. Jesteś silny, ale mimo to przewaga liczebna i pewnie zbrojna. A on gdzie? Glenn, wracaj. Nie możesz. A zresztą... Jak daleko jesteśmy od Sheffield? Nie wiem, szefie. Może 4 km lub 5. Tak czy inaczej dotrzemy tam niedługo. Z tego co słyszałem, to nawet nasze oddziały wywiadowcze nie pomogły w uprzykrzeniu się miasta. Ale nasza armia spokojnie ich załatwi. Nawet nas nie ruszą. Panowie, nie zapędzajcie się. Załatwimy to tu i teraz. A co tak nigdy tutaj robi? Zaraz dostaniesz. Żołnierzu, spokojnie. Zaraz to załatwimy. A teraz, jeśli rozumiesz, jakim jesteś debilem, to wypierdalaj stąd, póki ci jeszcze nie ukręciłem łba śmieci amerykańskiej. Ciekawie się zaczyna. Teraz możemy dodać trochę ognia do tej imprezy. Będzie bombowo! Yeah.
Ach, rozumiem. Mam nadzieję, że jego ofiara była słuszna. Na pewno była. Mimo, że cel miał dziwny, to jednak widziałem, że był sobą. Wiedziałem, co robi. Ale to jeszcze nie koniec. Jeszcze czeka nas wielka bitwa. Obyśmy wygrali. Panowie, przygotujcie się. Dowiedziałem się, że armia wroga jest na horyzoncie. Jeden oddział żołnierzy już nam przybył na ratunek. Wy też w dwójkę się przydacie. Dziś nadejdzie dzień chwały Szefli. Tak jest, generale. Zrobimy wszystko, co w naszej mocy. Rej! Nie! Tylko nie ty! Przegięliście, szwamy pierdolone, gincie! You know.
już po bitwie. Wprost nie uwierzyłem, ale mimo wszystkich przeciwieństw, mimo przewagi liczebnej wroga, wygraliśmy! To był piękny widok. Rozgromione siły nieprzyjaciół oraz ucieczka tych, co przeżyli. Niektórych odrwaliśmy, co prawda. Ale nie obyło się bez strat. Wielu nas oddało życie. W tym nasz przyjaciel Rey oraz generał Miro. W sumie to wygraliśmy dzięki jego wyrafinowanej strategii, za co serdecznie trzeba mu podziękować. Jakieś dwa dni później przybyły oddziały z innych miast. Widziałem, jak się zmartwili tym, że się spóźnili, mimo to szef Fit jest w naszych rękach. Miro rzeczywiście miał kontakty. Byli żołnierze z innych krajów, a z tym Polacy, których jakoś szczególnie nie lubiłem. Dowodził nim generał Mielewski, jakoś tak. A sprawił dwa pochówki. Jeden dla generała Miro, drugi dla wszystkich poległych. Widząc, że miasto jest bezpieczne, Mielewski wyruszył dalej ratować ludzi do presji. Wyruszyłem wraz z nim, posunąłem dwa, już nie istnieją. Miałeś rację, Klen. Nasz Sheffield się nie skończy. To jedno z tysięcy miast, które trzeba odratować. Jednak nie martwię się tym, myśląc, że mogę oszczędzić kolejną masę ludzi. A oni mi ufają, wierzą we mnie, choć oni nie znają mnie, ani ja ich. To jest właśnie dziwne. Bez bicia przyznam, że już zapomniałem o nieszczęsnej podróży do Sheffield, ale mimo to coś z niej w moim umyśle pozostało. Mimo tego, że przebrnęliśmy przez istne piekło, to ta podróż nauczyła mnie czegoś ważnego. Czegoś, czego wielcy, niezwyciężeni, ambitni dowódcy nie widzą, traktują nas jak śmieci. Bo ludzie zapominają, że żołnierz też jest człowiekiem. So nass und heim.